Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki. Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku. Szczęść Boże, bardzo nam miło. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami, będąc przekonani, że po ostatniej audycji uczycie się zdawać egzamin z może nieco innego oceniania innych ludzi niż tylko po wyglądzie, po zamożności, po sposobie zachowania itd., itd., że może o wiele bardziej też zaczynamy spoglądać na ludzkie serce. Tak, bo jesteśmy w historii Dawida, to jest pierwsza księga Samuela i 16 rozdział. Za chwilę będziemy czytali, ale zanim przeczytamy sobie wersję od 13 do końca rozdziału, to jeszcze się zatrzymajmy na tym, co ostatnio czytaliśmy, bo ja tak pamiętam, że zwróciłem uwagę. Tak, zwrócił pan uwagę właśnie. Na to, że nawet ojciec, że tak powiem, nie wierzył w Dawida, nie, bo przecież był to najmłodszy. Pasł sobie gdzieś tam owieczki, więc właściwie można powiedzieć, że w cudzysłowie nie zaliczył go do grona swoich synów. Faworytów, tych, którzy mogliby się liczyć w tej rywalizacji. A to jednak na niego padło. Na niego padło. I proszę państwa, przypominacie sobie chyba pewne wybory Boże, które wcale nie szły drogą tych tak zwanych stereotypów właśnie, czyli faktu, że pierworodny powinien brać wszystko. To były zwyczaje ludzkie, a Bóg jednak tak nie pomyślał. Pamiętacie państwo, od samego początku historii ludzkości mamy wpierw dwóch braci. Mamy starszego, który się okazał potworem. Bratobójcą, dokładnie, tak? Ostatecznie. I tego młodszego, który się okazał lepszym. I właśnie autor biblijny w imieniu Boga postawił na młodszego. Potem, kiedy mamy do czynienia z dwoma synami Abrahama, bardzo już znanymi, czyli z Izmaelem pierworodnym i z Izaakiem tym drugim, postawił Bóg na dziedzica obietnicy, którym stał się Izaak, a nie Izmael, ten pierworodny. I to jeszcze ten Izaak, o którym czasami lubię wspominać i też, święty Izaaku, wybacz mi, że może przypomnę, ale tekst biblijny tak sugeruje, że byłeś takie trochę eciepecie tylko. Bo ojciec za ciebie szukał żony. To nie wielki Izaak, tylko ojciec kazał słudze iść do swoich krewnych i powiedział, tam wyszukaj mu żonę, żeby ona przyszła tutaj do niego. A więc Izaak tak się za bardzo o tę żonę nie starał. Poza tym macie chyba, o ile się nie mylę, w 21 rozdziale Księgi Rodzaju takie stwierdzenie, że starszy, czyli Izmael, naśmiewał się z Izaaka. A skoro się naśmiewał, to może dawał mu powody. Był jakiś może mniej poradny i tak dalej, i tak dalej. Czyli zewnętrznie wyglądał zupełnie gorzej niż ten pierwszy. A jednak nie pierwszego wybrał Bóg, tylko tego drugiego. Potem macie z kolei dwaj synowie Izaaka, czyli Jakub i Ezaw. To Ezaw był pierwszy. Ezaw, że po prostu swoje pierworództwo sprzedał za miskę z oczywicą. Popełnił ileś błędów. Tak, to Izaak okazał się tym razem akurat bardziej taki sprytny, ale też był ten młodszy. To ten młodszy otrzymał od Boga z kolei dziedzictwo obietnicy Abrahamowej, a nie ten starszy Ezaw. Tak samo potem kolejny syn Jakuba, pamiętacie, Józef. Akurat co do Józefa nie mamy tutaj żadnego problemu. Natomiast jego dwaj synowie, starszy Manasses i młodszy Benjamin. Od Jakuba, swojego dziadka umierającego, otrzymał błogosławieństwo Benjamin. Owszem, Manasses też, ale Manasses otrzymał błogosławieństwo o wiele mniejszej wartości niż młodszy Benjamin. Czyli tak widać, proszę państwa, ten Bóg lubi łamać pewne ludzkie stereotypy i wybierać sobie tych, którzy gdzieś tam są młodsi. U Dawida macie dokładnie to samo. Wszyscy bracia występują, ci tak zwani po ludzku bardziej godni korony, nie, zostaje wybrany ten najmłodszy. Zapytajcie mnie państwo, dlaczego? Odpowiem pięknym tekstem, oczywiście niech nam odpowie wpierw święty Paweł apostoł. Tekst, który już czytaliśmy, ale w tym miejscu może raz jeszcze warto go przypomnieć. Warto jeszcze raz o tym przypomnieć, proszę państwa, byście mieli pełną świadomość, znaczy pełną, taką ugruntowaną świadomość, czym się tak de facto kieruje Bóg, wybierając tych, których ludzie by nie wybrali. I to jest chyba rozdział pierwszy bodajże. I 27, 28, 29 werset. Proszę bardzo, niech pan raz jeszcze przypomni. Tak. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetne,
szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Proszę bardzo, by się nie chełpiło, bo w tym momencie Bóg wybiera to, co ludzie by na pewno nie wybrali, a więc ludzie też na pewno nie będą się chełpili z tego powodu, bo wybrali błędnie. Tak samo jak właśnie wybrał po ludzku wielki Samuel, a okazuje się, że Bóg miał zupełnie inną notę. Dlatego niech was to nie dziwi, że również Dawid, mimo że owszem, stwierdziliśmy, miał pociągający wygląd i tak dalej, chodziło również o to, aby ten król się jakoś prezentował. Tym niemniej zasada działania Bożego jest i ona jest od początku ludzkości, jak powiedzieliśmy, przez Abrahama, przez jego synów i tak dalej, aż do tego czasu. I sądzę, że jeszcze się ileś tam razy może powtórzyć. Już teraz wam nie pomnę, ale nie jest to teraz najważniejsze. Przykładów macie państwo parę i tym się warto kierować. Natomiast my już idźmy teraz dalej. Samuel od 13 wersetu, cóż zrobił? Czytamy, proszę państwa. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia, duch pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama. I stop. I teraz tu poproszę o mały stop, bo ten werset odcinamy od kontekstu następnego. Natomiast bardzo ważne to stwierdzenie. Po namaszczeniu opanował go duch pana. Znów mamy dokładnie to samo, co pamiętacie, było u Saula. Kiedy Saul został namaszczony, też opanował go duch pana, co oznacza, że został wzięty mocą Bożą. A więc zaczął i zachowywać się, i wykazywać pewne możliwości, których na pewno nie pokazywał teraz. Nie wiemy, co to jest. Być może jakąś miał nadzwyczajną siłę. Ja sądzę, że u Dawida nie tyle chodziło o siłę ramion, bo Dawid był drobny. Bardziej chodziło o umiejętność dobrego myślenia. I o, po drugie, siłę wierności ducha. Znaczy, Dawid miał silnego, bardzo silnego, wiernego Bogu ducha. To okazał, z pewnymi maleńkimi wyjątkami, okazywał przez całe życie. Dawid był najwyżej ocenionym z królów, z wszystkich królów, którzy rządzili na tronie Izraela. Z wszystkich. Właśnie Dawid został oceniony najwyżej. A więc prawdopodobnie to opanowanie przez ducha Pana to jest kwestia takiego wyraźnego wzrostu wierności Panu Bogu. Dlaczego jeszcze o tym mówię, proszę państwa? Bo o tym opanowaniu przez ducha Pana macie również kilka razy, czy kilkanaście nawet razy, wzmiankę w Księdze Sędziów już. Kiedy Pan powołał danego sędziego, nie było tam namaszczenia, i dlatego namaszczenia ściśle nie wiążemy z opanowaniem ducha Pana. To nie namaszczenie jest warunkiem, że duch Pana, tylko po namaszczeniu, czyli po widzialnym ustanowieniu go królem. Pan chciał dać to potwierdzenie swoje i opanował go duch Pana. Prawdopodobnie też mówię, Dawid zaczął zachowywać się troszeczkę dziwnie, tak jak Saul. Na przykład zaczął może prorokować, zaczął skakać, zaczął się zachowywać zupełnie nienormalnie według tego, do czego byli oni przyzwyczajeni, i po tym mogli stwierdzić, że opanował go duch Pana. Tak jak opanował paru sędziów, którzy zostali ustanowieni, ponieważ ten duch Pana dawał im siłę do wszczęcia walki i do zwycięstwa. I ten sam duch Pana teraz opanowuje Dawida. Myślę, że jest to typowo prorocze, przyszłościowe, ale musiało się to ukazać zewnętrznie. Dawid przykładowo, nie wiem, zaczął tańczyć, zaczął coś tam wypowiadać, żeby oni widzieli, do licha coś się stało. I ponieważ stało się to na skutek wylania tejże oliwy, czyli namaszczenia go na króla, zdecydowanie Bóg pokazał dziwnym zachowaniem Dawida, że potwierdza w pełni to, co czyni Samuel. Proszę państwa, czy sam fakt ustanowienia Dawida na króla jest faktem historycznym? Z pewnością tak, ale czy w tym akurat momencie to stanowi dla nas, tak, stanowi dla nas dużą zagadkę, ponieważ państwo zobaczycie, w dalszym zachowaniu Dawid absolutnie tego nie pokaże. I to, co bardziej pewnie chodzi tutaj o to, żeby już pokazać, że Bóg jest po jednej konkretnej stronie, a nie po stronie ewidentnie Saula, który... Właściwie przypomnijmy sobie to, on cały czas jest królem. On jest królem i to on jeszcze dzierży ten urząd. I teraz, kiedy będziemy czytać, zobaczymy, że Dawid, gdyby miał tę świadomość, że jest królem, z pewnością przedsiębrałby jakieś środki, poza ucieczką, o której będziemy czytać, poza wygnaniem z Izraela, o którym się dowiemy, wziąłby i sam zdecydował, proszę państwa, macie króla, którego już Bóg nie popiera. Kto o tym wie? O tym wie
najważniejszy człowiek, czyli Samuel. I wystarczyłoby, żeby Samuel wyszedł i by powiedział: moi drodzy, teraz wam autorytetem ogłaszam, że to jest wasz nowy król. Musicie tylko wszcząć rebelię przeciwko Saulowi i wy zwyciężycie, bo z wami jest Pan. Zobaczcie, jego opanował duch Pana. I on jest waszym kolejnym sędzią, tak jak ja byłem sędzią, i on was poprowadzi do walki. Nie ma tego. Nie ma tego. Będą ucieczki Dawida, będzie się umizgiwanie Dawida do Saula, będzie wielki szacunek, wręcz dosłownie, tak jak, nie wiem, w stadzie wilków samiec beta wobec samca alfa zupełnie. I to będzie dokładnie takie coś. Gdyby on wiedział, że jest królem, musiałby się z definicji zachowywać inaczej. Poza tym weźmy, proszę państwa, pod uwagę jedno, że właściwie mamy do czynienia pewnie z kilkuletnim chłopcem, pewnie, tak przypuszczam. No, jeżeli owce pasą kilkunaście, tak, kilkanaście lat, tak. Saul jest na pewno starszy już. No, też nie możemy tutaj zaniedbać całości sytuacji. Saul sieje terror. Prawda? No więc to by mogło być, powiedzmy, jakimś usprawiedliwieniem, że Dawid się ukrywał. No ale żadnej wzmianki nie ma jednak o tym, żeby Dawid miał przynajmniej świadomość tego. Więc prawdopodobnie co możemy wiedzieć? Ja mówię tylko prawdopodobnie, bo to są pewne supozycje tylko, że autor biblijny przeniósł samo namaszczenie Dawida na króla na znacznie wcześniejszy okres, tak byście wy państwo czytali, czy każdy z nas czytał perypetię Dawida przed dojściem do władzy w kontekście korony, która już mu się należała. I w tym momencie teologicznie lepiej zrozumiecie, dlaczego Dawid czynił to, co czynił. Zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, bo będą również pewne negatywy. Ja wam na nie zwrócę uwagę, bo zostałem zarażony pewnym tekstem jednego z egzegetów amerykańskich, który właśnie na to zwrócił uwagę, że Dawid zachowywał się w jakichś sytuacjach naprawdę niegodnie. Niegodnie. I teraz autor tak układa tekst, żeby właściwie całą winę zwalić na Saula. To Saul był winien tego, że Dawid właśnie tak i tak postępował. Mimo, że mówię, niektóre sytuacje będą co najmniej dwuznaczne. Co najmniej. I teraz my mamy odczytać to jako, znaczy całą kwestię dochodzenia Dawida do władzy mamy odczytywać w tym jednym ważnym kluczu. On już ma koronę, tylko na razie duchową. Nie ma jeszcze korony formalnej, tylko duchową. I dlatego łatwiej nam będzie usprawiedliwić Dawida z różnych jego sztuczek, które czynił. Będzie nam łatwiej usprawiedliwić, kiedy wiemy, że to jest następca tronu desygnowany przez Boga. Tak, Bóg jest po jego stronie w tym momencie. On już dawno opuścił Saula. Saul tylko i wyłącznie formalnie jest królem. Tak. I to jest, proszę państwa, właśnie dla nas takie zastanawiające, jak właśnie historia, która nam pokaże pewne fakty, które nie będą do końca chlubne z życia Dawida, będzie przemieszana z teologią, która usiłuje te fakty usprawiedliwiać. Oczywiście też nie patrzcie na to jako takie usprawiedliwianie na siłę. Nie, Bóg wie, co robi. Naprawdę Bóg wie, co robi. Czytajmy wobec tego dalej teraz ten pasus od 14 do końca, tak. Saula natomiast opuścił duch pański, opętał go duch zły zesłany przez Pana. Odezwali się do Saula jego słudzy. Oto dręczy cię duch zły zesłany przez Boga. Daj więc polecenie, Panie nasz, aby słudzy twoi, którzy są przy tobie, poszukali człowieka dobrze grającego na cytrze. Gdy będzie cię męczył zły duch zesłany przez Boga, zagra ci i będzie ci lepiej. Saul odrzekł sługom: dobrze, wyszukajcie mi człowieka, który by dobrze grał, i przyprowadźcie go do mnie. Na to odezwał się jeden z dworzan: właśnie widziałem syna Jessego Betlejemity, który dobrze gra. Jest to dzielny wojownik, wyćwiczony w walce, wyrażający się mądrze. Mężczyzna piękny, a Pan jest z nim. Saul wyprawił posłańców do Jessego, by powiedzieli: przyślij mi twego syna Dawida, który jest przy owcach. Jesse wziął 5 chlebów, bukłak wina oraz jednego koziołka i przez swego syna Dawida posłał to Saulowi. Dawid przybył do Saula i przebywał z nim. Saul pokochał go bardzo. Dawid stał się jego giermkiem. Kazał więc Saul powiedzieć przez posłańców Jessemu: chciałbym zatrzymać u siebie Dawida, gdyż mi się spodobał. A kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał na Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego. No, mamy już, proszę państwa, kolejną cechę Dawida. Nie dość, że jest dobrym pasterzem, to jest też dobrym muzykiem. Tak, ale to jest pewien dodatek. Cały tekst służy oczywiście znowuż wywyższeniu Dawida, ale historycznie, proszę państwa, jest to pierwsza przyczyna, bo zaraz będziemy czytać o przyczynie drugiej. Zobaczycie, że one są dwie przyczyny od siebie kompletnie niezależne. Przyczyna, znaczy próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Dawid znalazł się na dworze królewskim. Przecież oni siebie nie znali.
Nie? Saul w ogóle Saul nie znał Dawida. Saul potrzebował kogoś, kto będzie grał na cytrze. Tak. Natomiast Samuel poszedł do Betlejem. Tam mu dopiero Pan wskazał, kto ma być namaszczony. Także nawet Samuel nie wiedział, kto będzie królem. W każdym razie historycznie, proszę Państwa, Saul absolutnie nie jest spokrewniony z Dawidem. Można byłoby nawet powiedzieć, że gdyby wyciąć ten werset 1 do 13, to właściwie mamy teraz kontynuację tego, co było w 15 rozdziale. Można by tak powiedzieć, tak, że Pan pożałował, że Saula i potem skutkiem tego opanował go, oczywiście, oczywiście. I mamy do czynienia z, właśnie z faktem, że ten nakazał szukać i w ten sposób Dawid przybliżył się do tronu, już do tronu. I właśnie ten kontekst wersetów 1 do 13 mówi o tym właśnie, przyszedł na dwór królewski ten, który już miał duchową koronę, a więc powoli przychodzi, by przybliżyć się do odebrania tego, co mu się należy. I my to w takim tak, kluczu tak, mamy logicznie odczytywać. Właśnie teraz widać, dlaczego ten tak troszeczkę w cudzysłowie wtrącony fragment początku tego rozdziału był potrzebny. Właśnie potrzebny, po to, żebyśmy, tak. żeby wyjaśniać nam dalsze perypetie Dawida, bo rzeczywiście Dawid mógłby pojawić się dopiero w tym momencie w tej historii. Tak, ale akurat brak tej wzmianki o koronie dawałby nam zawsze pytanie, no i po co tam przybył? Tak, po co? Jest to jedna jeszcze z postaci, kolejny sługa i w tym momencie, kiedy zauważamy, że Saul zaczyna się nienormalnie zachowywać, zwłaszcza wobec Dawida, to zadajemy sobie pytanie właśnie, a dlaczego akurat Dawida zaczął prześladować? I w tym momencie mamy kolejną odpowiedź. Wyczuł w nim wroga. Wyczuł. Oczywiście nie na podstawie namaszczenia, bo Saul o tym nie wiedział. To tylko wiedział Samuel i ewentualnie rodzina Dawida, ale zaczął mu po prostu zazdrościć. I my to wszystko odczytujemy w kluczu tego. Nieprawy król, pozbawiony de facto urzędu przez Boga, ale trwający na siłę, zaczyna dbać na życie tego prawego. I tu się okazuje właśnie ta decyzja Pana Boga, dlaczego miał być z nim i dlaczego Bóg będzie usprawiedliwiał pewne grzeszki Dawida, skoro już go desygnował na tron. Podobnie jak, pamiętamy, usprawiedliwiał swego czasu grzeszki czy nieuczciwość Jakuba wobec swojego brata Ezawa i wobec swojego wuja Labana. I też mu tam, no pamiętamy, ten go oszukał dwukrotnie, potem próbował oszukać swojego wuja, sam wpadł w sidła własnego oszustwa i musiał na swoje dwie żony pracować, bo taka jest kolej losu, ale Pan Bóg gdzieś tam w tekstach przymyka na to oko, bo to jest mój wybraniec. To przymyka oko, oczywiście, proszę Państwa, to jest cudzysłów, oczywiście Bóg jest zawsze sprawiedliwy. Jakub musiał odpokutować. Oczywiście pracą u Labana, potem strachem przed Ezawem, musiał odpokutować za swoje grzechy. Natomiast w pewnym momencie, czy na pewnym etapie dziejów, Bóg przechodzi nad tym do porządku dziennego, wiedząc, że to jest jego wybraniec i on dokona jeszcze rzeczy, które naprawdę będą Bogu do czegoś innego zupełnie potrzebne. Jeszcze jedno małe spostrzeżenie. Proszę Państwa, warto zauważyć, że już te kilka tysięcy lat temu zauważono, że na przykład w chorobach psychicznych muzykoterapia może być pomocna i może pomagać też w zwalczaniu tego, bo przecież wtedy, kiedy Dawid grał Saulowi, to zły duch odstępował od niego, czyli wtedy nie miał pewnie tych objawów mocnych choroby psychicznej. Ale to musimy chyba wyjaśnić po krótkiej przerwie. Dobrze, jeszcze. To zaraz wrócimy, proszę tak. Państwa, ale teraz krótka przerwa muzyczna. Krąg biblijny. Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Trochę sobie w przerwie mówiliśmy o tej chorobie psychicznej, którą już tutaj wspomniałem, że ten zły duch to choroba psychiczna, ale to dlatego, że ksiądz już o tym mówił w przedostatnim odcinku, kiedy już ksiądz zapowiedział trochę te wydarzenia, które będą, więc ja tak troszeczkę skorzystałem z tej wiedzy, którą miałem. Tak. Pamiętał Pan, bo ja chyba troszkę może o tym zapomniałem i mówię, skąd Pan wiedział, że akurat to ten 14 werset, że opanował duch zły, zesłany przez Pana, mamy to kojarzyć z chorobą psychiczną. Proszę Państwa, to stwierdzenie, że opanował kogoś zły duch, możemy rozumieć zdecydowanie na dwa sposoby. Albo rzeczywiście opętanie przez złego ducha, czyli przez szatana, które tu musimy ewidentnie wykluczyć. Wykluczyć dlaczego? Dlatego, że człowiek opętany nie działa w sposób racjonalny, czyli wymyka mu się wszystko spod kontroli. Brzmienie tekstów dotyczące działań Saula wyraźnie nie wskazuje na to, że Saul był pod działaniem diabła.
czyli permanentnym działaniem diabła, i że panował całkowicie nad sytuacją, którą sam wytworzył. Już nawet w tym tekście między 14 a 23 rozdziałem macie stwierdzone, teraz dokładnie nie wiem, chyba, o właśnie, werset 23 ostatni, kiedy duch zesłany przez Boga napadał na Saula. Czyli mamy pewne okresowe działania. To są typowe kwestie choroby psychicznej. Ja bym to nazwał w relacji do tego, co dalej będzie czynił Saul wobec Dawida, to jakaś forma manii prześladowczej. Nie wiem, jak to nazwać ściśle, bo ja nie jestem ani psychiatrą, ani nawet psychologiem, więc ja tak nie zauważyłem wiem. Na przykład, że ksiądz profesor Waldemar Chrostowski mówi, że jest to przykład schizofrenii. A może być. To może być. W kontekście Saula, bo tak właśnie wpisałem, szukam przykładów chorób psychicznych w Biblii. Aha, więc. No tak, tak, tak. A, to świetnie. Może być jakiś rodzaj schizofrenii, proszę państwa, gdzie w jednej, powiedzmy, w jakimś okresie czasu był sobą i był człowiekiem dobrym. Ale potem coś mu się tam w klapce przestawiało, no i zaczął rzeczywiście napadać. Ja schizofrenię, no nie znam, być może jakimś rodzajem schizofrenii może być jakaś mania prześladowcza, bo wydaje mi się, że tak bardziej by mi to tutaj odpowiadało akurat, że Saul permanentnie ubzdurywał sobie, że Dawid stanowi dla niego zagrożenie. Tak, to będzie widać zresztą w kolejnych rozdziałach, prawda? Kolejnych rozdziałach, tak, wzajemnie tak. Gonić. On się po prostu bał. On się bał Dawida, a dlatego, że miał władzę, to ten strach wyrażał atakami na niego. Nie? Więc widać, że coś tam takiego mu się tam ubzdurało. Natomiast mówię, należy raczej wykluczyć opętanie jako takie w ścisłym tego słowa znaczeniu. Natomiast myślę, że zaciekawiło państwa stwierdzenie, że ten zły duch był zesłany przez Pana. Bo to jest też bardzo ciekawy zwrot, że oto Bóg może chcieć nieszczęścia człowieka. Powiemy po pierwsze, proszę państwa, tak, gdybyśmy ściśle chcieli to stwierdzić, że to był duch zesłany przez Pana w sposób bezpośredni, to usprawiedliwiajmy Pana. Ma prawo. Ponieważ Saul sprzeniewierzył się dwukrotnie wierności Bogu, dlatego Pan powiedział, już nie będziesz królem, a skoro chcesz być królem, to ja ci to teraz utrudnię w ramach sprawiedliwości, bo ty musisz odcierpieć karę, która wynika ze sprawiedliwości za twoje sprzeniewierzenie się władzy, którą ci powierzyłem, a więc władzy królewskiej. Dwukrotnie, raz złożyłeś ofiarę nieprawą, do której nie miałeś prawa, bo tylko Samuel mógł ją złożyć, a po drugie, nie wykonałeś klątwy Herem. A więc dwukrotnie naprawdę zgrzeszyłeś. Ja ciebie odrzucam i skutek tego odrzucenia zewnętrzny to będzie ta choroba. Proszę państwa, jest to naturalne też jeszcze z drugiego powodu. Nie tylko z faktu sprawiedliwości Bożej, ale dlatego, że wszelkie choroby właśnie natury psychicznej były uważane za przekleństwo od Boga. No ponieważ nikt, kto jest chory, nie cieszy się opieką Bożą. Obojętnie, czy ma chorobę ciała, na przykład trąd, czy jest bezdzietny, czy coś innego mu się dzieje, tak jak u Hioba, wiele innych spraw, czy tam traci majątek, ale każdemu, kto mu się nie powodzi w życiu, to znaczy, że nie ma Bożego błogosławieństwa. I Pan chciał, czy może autor biblijny chciał zaznaczyć w ten sposób, że Bóg odstąpił od Saula, ponieważ zaczął ten się dziwnie zachowywać. Opuściło go szczęście, jego królestwo już nie było tak trwałe, zaczęły się dziać dziwne rzeczy, a więc od razu lud, który jest ludem wierzącym przecież, Saul mówi do licha, skoro z nim się takie coś dzieje, to znaczy, że rzeczywiście Bóg go zostawił. I ta choroba, która go napadła, myślę, że to jest zawsze ta choroba psychiczna. Dlaczego zesłana przez Pana? Proszę państwa, to stwierdzenie zesłany przez Pana, albo zesłany przez Boga, które mamy w wersecie 15 opisane, to nie jest kwestia tego, co byśmy mogli nazwać zesłaniem bezpośrednim. Bóg w Starym Testamencie jest oceniony zawsze jako ostateczna przyczyna zarówno dobra, jak i zła. Ponieważ nie potrafiono inaczej wytłumaczyć sobie pewnych zjawisk, jak tylko w stwierdzeniu, że to Bóg jest przyczyną. Dlaczego? Dlatego, że Bóg rządzi każdą chwilą życia człowieka. I ja jestem przekonany, proszę państwa, dzisiaj zresztą też tak głoszę to czasami z ambony, Bóg nigdy nie chce zła dla człowieka w sposób bezpośredni. W sposób bezpośredni zawsze Bóg pragnie dobra. Natomiast dopuszcza zło,
powiedzmy, w jakimś konkretnym celu, by nas na przykład nauczyć poprzez cierpienie czegoś wartościowego. A więc albo by nas nawrócić, albo by nam pomóc i tak dalej. Czym innym jest pragnienie pozytywne i to ze strony Boga zawsze będzie owocowało dobrem, bezpośrednim dobrem w życiu, a czym innym jest dopust zła, czyli Bóg pozwala. Bóg nigdy nie chce dla nas zła, bo Bóg nas kocha. Natomiast ten, który kocha, nie będzie pragnął zła dla tego, który jest kochany. A więc jeżeli autor pisze, że duch jest, ten zły duch jest zesłany przez Pana, to raczej powiemy, Bóg dopuścił, aby Saula opanowała taka i taka choroba. Gdzie znajdujecie, proszę Państwa, świetne potwierdzenie tego? Pan Jezus mi to teraz, widzę, przypomniał. To jest początek Księgi Hioba, do którego już też wielokrotnie nawiązywaliśmy. Macie tam Państwo dialog Pana Boga z diabłem o Hiobie. I tam macie wyraźnie powiedziane, że Bóg pozwolił diabłu działać w życiu Hioba. I wtedy, kiedy diabeł zstąpił z nieba, to Hiob po pierwsze został pozbawiony majątku swoich dzieci, a więc bezpośrednim, no a ostatecznie w rozdziale drugim został pozbawiony zdrowia. Ale to wszystko było, czy działo się poprzez bezpośrednie działanie diabła. Natomiast na to działanie diabła pozwolił Bóg, bo taki macie dialog. Zostawiam jego życie w twoich rękach, tylko na to życie nie czyń zamachu, tylko zostaw mu życie. Natomiast wszystko pozostałe, czyli zdrowie, jego dobytek, jego najbliżsi są w twoich rękach. I właśnie początek Księgi Hioba, myślę, bardzo nam dopomaga również zrozumieć to. Autor pisze, że duch zesłany przez Pana, jeżeli byśmy to interpretowali w świetle Księgi Hioba, a możemy, bo teologicznie jest to spójne, to Bóg pozwolił działać szatanowi w życiu Saula. I w tym momencie zaczęły się szkody. Mając to pozwolenie, szatan zaczął działać i opanowała go taka czy taka choroba. Oczywiście dzisiaj, proszę Państwa, my w ogóle chorób, czy to ciała, czy to chorób psychicznych, z jakimś działaniem Bożym, tak, i dlatego tam Boga, powiedzmy oczywiście. Każdy psychiatra, czy tam psycholog, który by mnie teraz słyszał, to albo by się mógł zaśmiać i powiedzieć, no co ten opowiada. Proszę Państwa, ja jestem człowiekiem wiary. Ja nie jestem tylko, powiedzmy, samym psychiatrą, czy psychologiem. Zresztą ja nie wiem, czy psychologia i psychiatria potrafią w 100% odpowiedzieć, skąd biorą się choroby. Ja pytam na pytanie, chcę odpowiedzieć na pytanie o źródło. I powiedzmy, psychiatria czy psychologia poda mi pewne źródła, ale to nie są źródła ostateczne. Bo dlaczego na przykład te i te czynniki zadziałały u takiego człowieka tak i tak? A u kogoś innego zupełnie inaczej, Nie zadziałały, tak. Po prostu ktoś okazał się bardziej odporny, ktoś okazał się mniej odporny. Ale to są odpowiedzi pośrednie. Autor biblijny daje nam odpowiedź końcową, ostateczną, że w ten czy inny sposób, czy to poprzez działanie pozytywne, czy to poprzez zezwolenie na działanie negatywne, Bóg staje za tym, co człowiek przeżywa w różnych sytuacjach życiowych, nawet konkretnych sytuacjach dnia, które się mogą zdarzyć. W ten czy inny sposób Bóg się za tym kryje. Ja jeszcze na chwileczkę chcę wrócić do tej diagnozy Saula, bo jeszcze znalazłem też tekst Król Saul jako przykład osoby chorej psychicznie w Starym Testamencie. To jest artykuł opublikowany w studiach Koszalińsko-Kołobrzyskich, artykuł pani Klaudii Rosińskiej z chyba Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, tak. Aha. I no tutaj są poddane trzy rzeczywiście, że wydawały się trzy choroby możliwe w przypadku Saula, czyli właśnie schizofrenia, zespół urojeniowy oraz choroba dwubiegunowa afektywna, czyli HAT, ale rzeczywiście z obserwacji tego w cudzysłowie pacjenta, wynika, że najbardziej prawdopodobny jest zespół urojeniowy. Tak, chyba tak. Ten rodzaj urojeń potwierdza prawdopodobieństwo, że Saul cierpiał na zespół paranoiczny. Ostatecznie kryterium dotyczyło zmienności w zachowaniu króla. Okazało się, że zmiany te były niewystarczające, by uznać je za chorobę afektywną dwubiegunową. Ostateczną diagnozą jest więc zespół paranoiczny skoncentrowany w osobie Dawida. A, proszę bardzo. Czy miał paranoję na punkcie Dawida. No widzicie, proszę Państwa, nie jesteśmy tu ani psychiatrami, czy psychologami, ale bardzo się cieszymy, że ktoś nam właśnie to potwierdził. Bardzo ładnie. Może pan poda ten tytuł artykułu? Może ktoś z Państwa będzie chciał sobie to przeczytać? Bo to on jest w internecie, znaleźliśmy. Tak, ja go zaraz jeszcze raz znajdę, bo ja już zdążyłem zamknąć stronę, a niech ksiądz opowiada, ja go zaraz znajdę. Tak. Dobrze. Więc proszę Państwa, podsumowując, patrząc oczami wiary, to możemy powiedzieć tak, że zarówno psycholog, jak i psychiatra poda nam przyczynę, powiedzmy, pośrednią.
albo poda nam przyczynę dotyczącą ciała czy psychiki człowieka. Natomiast wiara nam pójdzie o krok dalej i powie, że gdzieś tam to zezwolenie Boga, aby ktoś taką i taką sytuację przeżywał, jest. To nieprawda, że Bóg dotyka takiego człowieka w sposób bezpośredni, bo Bóg nie ma żadnej radości w cierpieniu ludzkim. Żadnej. Gdzie zresztą w Piśmie Świętym mamy napisane, że Bóg nie cieszy się z tego, że człowiek cierpi. Natomiast może dozwalać z wiadomych dla siebie przyczyn, czy sobie przyczyn, a dla nas niewiadomych. Może zesłać taką i taką chorobę, my możemy też tylko sobie gdybać, nawet na punkcie, znaczy na poziomie wiary, dlaczego Bóg dozwala, żeby takie i takie sytuacje w życiu się działy. To teraz, skoro zdążył Pan poszukać, to może przypomnimy jeszcze naszym czytelnikom, tytuł artykułu, znaczy, to nie jest słuchaczom. Długi artykuł, więc można sobie znaleźć. Król Saul jako przykład osoby chorej psychicznie w Starym Testamencie. To aha. Myślę, że może być bardzo ciekawe. Ja też jeszcze całego nie przeczytałem, tylko abstrakt zdążyłem tutaj w trakcie audycji zajrzeć, dobrze. Ale myślę, że warto sobie zajrzeć do tego tekstu. To są chyba studia tam, Koszalińsko-Kołobrzeskie. Kto wie, czy ona nie dokonuje, bo nie, też nie znam artykułu, ale bardzo ciekawej diagnozy psychologicznej na fundamencie tekstów biblijnych. To też jest bardzo dobre, bo zresztą jedna, proszę Państwa, jeden z możliwych sposobów egzegetowania tekstów to jest właśnie sposób, czy podejście psychologiczne. Ono jest bardzo, bardzo obwarowane, czy obostrzone różnymi ostrzeżeniami, tak bym to powiedział, bo nie może dominować podejście psychologiczne do tekstów biblijnych. Absolutnie nie. Natomiast w pewnych przypadkach można to zastosować dla właśnie uwypuklenia pewnego aspektu osobowościowego w zachowaniu się, powiedzmy, bohaterów. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. I w tym momencie ten sposób egzegetowania tekstów jest jak najbardziej, sądzę, uprawniony właśnie do próby odczytania tego, co rzeczywiście Saula opanowało według tych kryteriów nowoczesnych, dzisiejszych. W każdym razie, proszę Państwa, muzykoterapia. Też się na tym znam, tak jak, nie wiem, jak wilk na gwiazdach, jakbym to mógł powiedzieć, ale bo jeszcze czasami tego nie stosowałem. Ale zbadajcie Państwo sami. Lubicie tę czy inną muzykę. Bardzo często jest tak, że na przykład jak jest nam źle, albo mamy zły dzień i tak dalej, jak włączymy sobie muzykę, to może być trochę nam lepiej na przykład. Oczywiście. Taką muzyka relaksacyjną. Muzyka łagodzi obyczaje, proszę Państwa. Też prawda, jest prawda, tak. Jakąś relaksacyjną, albo jakiś chill out na przykład. Ja tego długo nie mogę słuchać, ale czasami bardzo lubię sobie włączyć coś bardzo, bardzo uspokajającego, cichutkiego, tak słuchawki na uszy i potem gdzieś tam sobie trochę poleżeć, oczy zamknąć i rzeczywiście działa to bardzo, bardzo uspokajająco. Chociaż potem z radością wracam do zupełnej ciszy. Bo to jednak zależy, tak samo, proszę Państwa, jak lubi, nie wiem, nie? Jest na przykład hipoterapia, czyli przebywanie wśród koni, które też pomaga. To, oczywiście. Jak jest dogoterapia, felinoterapia i mnóstwo też, tych różnych terapii, które po prostu w jakiś sposób też chyba odciągają myśli człowieka i skupiają na czymś innym. Tak, albo potrafią je tak rozproszyć, że człowiek ma ten cudowny luksus niemyślenia o niczym. I zresztą kto wie, czy to też nie było jakimś takim pragnieniem Saula, że właśnie Saul doznawał ulgi i czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego. Grając, być może Saul wsłuchiwał się, nie wiem, czy w piękno głosu, w jakieś tony muzyki i tak dalej, wygrywanej przez Dawida. Saul zapominał o tym, co go dręczyło. Saul zapominał może o tej sprawie związanej właśnie z jego niewiernością. Zresztą, proszę Państwa, naprawdę świadomo, że Bóg kogoś opuścił, to bym wam też tak z drugiej strony właśnie bardzo polecał. Musielibyście to poszukać. Króciutki zapis, bo chyba sprawa trwała pół roku. Zapis w dzienniczku siostry Faustyny, kiedy ona doznawała potwornych mąk i sama pisze, że była na granicy kompletnego wycieńczenia psychicznego wręcz, nie tylko duchowego, ale psychicznego na samą myśl, że Bóg ją opuścił. I ona chyba napisała, że nie byłaby w stanie tego wytrzymać, gdyby Bóg nie skrócił jej tych cierpień i gdyby sam nie przyszedł jej Pan Jezus z pomocą. A więc widać, że gdzieś tam człowiek, który przeżywa tę noc duchową, który nie ma oparcia normalnie w Bogu, jest człowiekiem, który się chwieje. Patrzcie zresztą, jak przeżywaliśmy pandemię naszą, czyli naszą niemożność reagowania na potęgę niewidzialnego dla nas w ogóle wirusa. Jaki poziom strachu był u nas. I też człowiek, który permanentnie doznaje strachu, jest człowiekiem, któremu mimo wszystko rzuca się to w jakiś sposób na psychikę, ponieważ nie można żyć w permanentnym stresie związanym właśnie z ciągłą koniecznością czuwania, czy ja się nie zarażę, czy nie dostanę jakiejś choroby i tak dalej.
i tak dalej. Więc widzicie Państwo, że każdy z nas chce żyć po prostu, czy ceni sobie najpełniej luksus wcale niematerialny, tylko o wiele ważniejszy luksus psychiczny, luksus duchowy, czyli takie poczucie spełnienia, poczucie spokoju i tak dalej. Tak mi się teraz przypomniało, proszę Państwa, również to, że chyba, o ile się nie mylę, pani Rodowicz właśnie chyba kiedyś też śpiewała piosenkę o spokoju i to chyba świętym spokoju, do czego każdy z nas dąży. Jeżeli mielibyście Państwo sobie na YouTubie możliwość tej piosenki odsłuchania, to myślę, że kto wie, czy Was nie uspokoi też, albo też wzbudzi właśnie jakieś takie pragnienia, by się jakoś tak, jakby chociażby na moment odejść od zgiełku, od hałasu, od stresu, jaki niesie tenże świat. Nie? Muzykoterapia za sprawą Marli Rodowicz, tak. A tymczasem leżę pod gruszą na dowolnie wybranym boku. Proszę. Mam to, co na świecie najświętsze, święty spokój. Spokój, a to właśnie, a tymczasem leżę pod gruszą. O, to. Myślę, że Państwo tę piosenkę bardzo dobrze znają. Widzę, że warto też czasami słuchać radia, żeby mieć tak na podorędziu również coś, co jest bardzo wartościowe. A więc proszę Państwa, tak podsumowując, już nie wiem, ile nam jeszcze czasu pozostało, podsumowując, to powiemy, że to jest pierwszy zapis, znaczy zapis biblijny, który ukazuje pierwszą przyczynę zjawienia się Dawida na dworze królewskim. To nam będzie bardzo, bardzo potrzebne, żeby wiedzieć, jak wyglądały dalsze perypetie Dawida w relacji do Saula i jak on dochodził mimo wszystko, mimo tych różnych trudności, jak on dochodził do władzy. Dochodził stopniowo, a bardzo ważna historyczna odpowiedź tutejsza polega w tej chwili na tym, żebyśmy odpowiedzieli na pytanie, dlaczego ktoś zupełnie obcy ostatecznie przejął koronę po kimś, po kim nie miał prawa jej przejąć. Ponieważ... Przynajmniej w tym ludzkim rozumieniu miał prawa przejąć. W tym ludzkim rozumieniu. Dlaczego? Dlatego, że normalnie starożytność to są dynastie. To jest syn, który przejmuje koronę po ojcu. I tak było w każdym państwie. Dlaczego Izrael miałby być innym państwem? Skoro Saul zapoczątkował dynastię, przecież Saul miał iluś synów, których każdy był pretendentem do tronu. Zwłaszcza jego... o jednym z tych synów będziemy dużo czytali, bo przecież tak. Jonatan będzie tutaj jednym z ważniejszych bohaterów, to będzie przyjaciel Dawida. I tak de facto został on desygnowany na następcę Saula. A więc dynastia królewska trwała. I teraz autor biblijny też stoi właśnie przed tym fundamentalnym stwierdzeniem, dlaczego po Saulu nie przejął korony ktoś z jego rodu. Bo tak normalnie powinno być, tylko przejął ktoś obcy. I pierwsza odpowiedź już jest. Złożona z dwóch członów. Po pierwsze, ty nie zasługujesz na koronę, bo się sprzeniewierzyłeś Bogu, a odpowiedź, drugi człon tej pierwszej odpowiedzi to jest Bóg go wybrał. A skoro go Bóg wybrał, to już w ogóle z nim nie dyskutuj. Ale to jest odpowiedź teologiczna. A teraz jeszcze szukamy odpowiedzi historycznej i tej odpowiedzi już dzisiaj nie znajdziemy. Już nie, ale mogę Państwu powiedzieć, że ta, powiedzmy, do której dojdziemy, ale to jeszcze kawał czasu będzie, bo ona się pojawi dopiero dokładnie, o ile się nie mylę, w 2 Samuela rozdział 5. To jest akceptacja ludu, a o to ostatecznie chodziło, żeby lud go zaakceptował, Dawida. I dlatego całe te perypetie dochodzenia Dawida do tronu, żeby ukazać przed ludem, że usprawiedliwione jest przejęcie władzy przez kogoś obcego. Notabene nie tak całkiem obcego, bo jeszcze Dawid zdąży zostać zięciem króla. Zdąży zostać, nie? Także jakieś tam prawo do tronu będzie miał, ale nie większe niż jego synowie. Proszę Państwa, dalszy ciąg tej historii oczywiście za tydzień będzie Goliat, prawda? Czyli dla którego Dawid niezależny pojawił się na dworze Saula. Króla, tak. Ale to dopiero za tydzień, a tymczasem to już będzie zresztą pierwsze spotkanie w sierpniu. A za to dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu. Ksiądz Janusz Nawrot. I Hubert Piechocki. Szczęść Boże Państwu. Do usłyszenia. Dobranoc. Krąg biblijny.